Byłem w Vegas, kręciłem reklamy. Znajomy znajomego powiedział mi, że zna hazardzistę, który wie, kim jest D.B. Cooper. Przewróciłem oczami, a on powiedział: mam go na taśmie. Mówię, że facet jest wiarygodny i podda się badaniu wariografem. Tylko wtedy mi uwierzycie. Jestem na to gotowy. Wiedziałem, że jeśli ten cynk okaże się prawdziwy, rozwiążemy najbardziej znaną sprawę w historii. To, co zobaczyłem na kasecie Rona Carlsona, było przełomowe.